dwugwiazdkowych generałów, pułkowników, kilkadziesiąt osób, wszyscy mówią po polsku, którzy świetni. Ja się pytam, to my tam mamy grupę ludzi na samym szczycie w armii, którzy podejmują ważne decyzje, wydają miliardy dolarów na różne kontrakty, którzy mają sentyment do Polski, mówią świetnie naszym językiem, decyzyjni na samej górze, jaki my z tego mamy korzyść? No, jeżeli tam nie latamy, no to nie będziemy mieli biznesu, ani nie latamy. Do Hanoi już latamy. Latamy? O, to już latamy. Okej, to już wszystko. Dobrze, dziękuję, to jest dobra wiadomość. Natomiast w Chinach jest jeszcze więcej takich ludzi, którzy mają wysokie stanowiska i cieszą się z polskim sentymentem. Natomiast muszą być połączenia lotnicze, nawet jeżeli to wymaga, niech to będzie dotowane z budżetu państwa, jeżeli tego wymaga interes Polski. Niech będzie taka pozycja w bilansie lotu, prawda, że utrzymanie tej linii to wymaga dotacji. To się nie wierzy, że linia Warszawa, Pekin czy Warszawa, Szanghaj to się nie obroni biznesowo. Tak? W dłuższej perspektywie musi się obronić biznesowo, jak nie znaczy, że lot jest zarządzany po prostu. Ale takie połączenie moim zdaniem absolutnie musi być. Jeszcze Państwu jedną rzecz. Kiedyś jeden z inwestorów w Polsce pokazał taką mapę. Mówi, zobacz, to jest mapa, dla mnie bardzo ważna. Ja patrzę, ale to jest zła mapa. Ma pan odległość Warszawa-Zakopane taka sama jak Warszawa-Nowy Jork, to Amerykanie. Mówi, nie, to jest dobra mapa. Z Warszawy do Nowego Jorku jest 8 godzin, z Warszawy do Zakopanego jest 8 godzin. Zakopanego jest bardzo daleko, więc dla mnie to, że macie góry, mogę sobie powiedzieć, że na jakaś pójść na spacer, dla mnie to jest mało atrakcyjne, bo to mi 8 godzin zajmuje. Jeżeli z Warszawy do Pekinu czy Szanghaju będzie bardzo daleko, gdzie się latało przez różne porty, to nie będzie dobrego biznesu. To będą bardzo dalekie kraje, ale powinien być sobie jak najbliższy. Przepraszam za przydługą odpowiedź, ale jestem wielkim zwolennikiem utrzymywania tych połączeń. Nawet jeżeli to wymaga, mimo że jestem liberałem i uważam, że budżet powinien dotować jak najmniej, to rzeczy strategicznie ważne dla Polski, a połączenie Pekin-Warszawa czy Szanghaj-Warszawa jest, czy nawet lokalne jakieś, prawda? Jest strategicznie ważne i tutaj to są drobne kwoty, bardzo one powinny się znaleźć, jeżeli trzeba dotować. A za 2-3 lata najdalej, albo wcześniej, to będzie po prostu biznesowo opłacalne połączenie, jest takie przekonane. Piotr Osiem, proszę Państwa, ja byłem przewodniczący parlamentarnej grupy polsko-chińskiej i polsko-wietnamskiej też. I jak pamiętam, co 2 lata pisaliśmy jako posłowie do pana premiera, do ministra infrastruktury w sprawie uruchomienia lotów do Chin i do Wietnamu. Bodajże w 1999 roku linia Warszawa-Pekin została zlikwidowana. Argumentacja była taka, że była nierentowna, ponieważ pracownicy lotu mieli darmowe bilety i wszyscy latali do Pekinu. Druga, że agent ukradł 200 tysięcy i zniknął. I na tym się skończyło. Lot zawiesił. Potem było tak, że myśmy pisali, oczywiście nam odpowiedzieli, że bardzo nam dziękują za zwrócenie uwagi na bardzo ważny problem i tak dalej, bla, bla, bla. I potem był taki wariant, że nie możemy latać do Pekinu, ponieważ korytarze są zablokowane, a poza tym wtedy mieliśmy złe stosunki z Rosjanami. Teraz mamy dobre stosunki z Rosjanami i jakby już pozwalają. I był wariant taki, żeby latać do Pekinu przez Asztanę. Ponieważ wtedy Kazachstan dawał korytarze po to, żeby po prostu było międzylądowanie, żeby brać tych pasażerów, którzy potem polecą do Chin. Okazało się to znowu niewykonalne, nieopłacalne. Ruszył Pekin. Jak Państwo wiecie, ten Pekin padł, bo podobno jest nieopłacalny, co jest dziwne. Ruszyło Hanoi, co również jakby pisaliśmy i wyobraźmy, że skoro Hanoi, to może z Hanoi jakby do Chin w tamtą stronę, bo to już jest bliżej, no ale ruszyło, no minie 10 lat, 15 i będzie, tylko że już wtedy... Ale my żyjemy tu i teraz i te rzeczy trzeba robić tu i teraz, za 15 lat, to my musimy być na ich radarach. Jak mają być na ich radarach, jak jest daleko do Polski, nie tylko w wymiarze połączeń lotniczych, ale jest daleko również w wymiarze zdolności do porozumienia się, bo jeżeli, ja powiem bardzo brutalnie i szczerze, jeżeli my gościmy się dalekamy tak często jak gościmy, na salonach prezydenckich, to ja polecam wszystkim to fajne opracowanie pismu jakiś czas temu, które pokazało, że Wielka Brytania, Austria, szereg innych krajów ma własną politykę wobec Chin i mają też bardzo wysoko postawione prawa człowieka i kwestie Tybetu i mają bardzo aktywne forum samorządowe, gdzie na tym forum jest to bardzo aktywnie poruszane i
tam się toczy wielka dyskusja. Jestem zwolennikiem tego, żeby Polska promowała na przykład wycieczki turystów do Tybetu, by nie ma lepszej pomocy tym Tybetańczykom, jak tam pieniądze zostawić, jak się przyjedzie i żeby czuli się wzbogaci. Ale na Boga, jak nie zrozumiemy tego, że za każdym zaproszeniem dwaj gramy na salony prezydenckie, czy są salony prezydenta Rafała Dudkiewicza, czy są salony prezydenta Polski lub premiera, nasza szansa na zrobienie biznesu z tym krajem maleje do zera po prostu. I ktoś to po prostu powinien zrozumieć. Można dbać o prawa człowieka, ale nie można jednocześnie niszczyć szans biznesowych na tak ważnym rynku, jak jest. Więc no, to są rzeczy, które trzeba by teraz załatwić. Nie mamy 10 lat, ani 15. Znaczy ja mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o Wrocław, bo Wrocław lansuje się jako miasto spotkań, tak? I prezydent Dudkiewicz zaprosił Dalaj Lamę po to, no, żeby to wykorzystać w kampanii wyborczej, ponieważ Wrocław miasto spotkań, mało kto się tam spotyka, bo no, mało kto przyjeżdża. I teraz jest pytanie, czy interes pana prezydenta Dudkiewicza, żeby zrobić reelekcję i żeby pokazać się z Dalaj Lamą, jest wart tego, że w Wrocławiu na pewno nie będzie dużych inwestycji chińskich, bo jaki Chińczyk zwłaszcza z Europy, no jak będą pieniądze, to on zrobi. Nie zależnie od tego, czy ja mam klucz, czy nie. Ale Wrocław, jeżeli będzie kandydował gdzieś tam do jakiegoś miasta typu Expo, coś tam, to po prostu Chińczycy i wszyscy prochińscy, a jest to kilkadziesiąt głosów zawsze, skali tego, no, powiedzą, że jest inny kandydat. No. Ja uważam, że Rafał Dudkiewicz jest świetnym prezydentem Wrocławia. Jestem w jego komitecie wyborczym osób, które go popierają. To jest moim zdaniem bardzo zdolny samorządowca. Natomiast tutaj to mówiłem, nie popełnił po prostu błąd. Tak, i uważam, że trzeba się nad tym zastanowić. Ale no to jest, powinniśmy to przemyśleć po prostu. Proszę bardzo, panie Krzysztof Strasz, sympatyk i Krzysztof Sobińskiego. Ja tu z panem profesorem się trochę generalnie się zgadzam, chociaż uważam, że Chińczycy wyciągają do nas rękę cały czas, ponieważ jak Dalaj Lama był w Polsce, to ambasada chińska wydała tylko komunikat, że im się to nie podoba. W tym samym momencie Chińczycy mieli podobną, Francuzi mieli podobną imprezę i chcieli kilku kontraktów na 9 miliardów. I teraz patrząc... Tych kontraktów nie mamy, nie wiem, czy nie musimy. Znaczy nie mamy tempura, nie ma co bojkotować. Abstrahując i patrząc wiele prezentacji firm chińskich, możemy zauważyć, że obserwują cały czas Europę Środkową i uważają ją jako klucz do w ogóle tutaj do Unii Europejskiej. I teraz takie pytanie w związku z tym, że no i tutaj widzimy zainteresowanie w autostradach, infrastrukturze. Mają duże, Chiny mają duże zasoby dolarów, na które patrzą jako portfolio, czyli duża zmienność na rynku dolara, dlatego mogą, podejrzewam, przepłacać wielokrotnie za coś, może nie wielokrotnie, ale 26-40% obliczają to jako jakoś tam ryzyko walutowe, tak? Czy nie warto było wprowadzić właśnie inwestorów chińskich do takich strategicznych rzeczy jak terminal w Sławkowie, jak uruchomienie tutaj całej transsyberyjskiej kolei, także Morzejek, wprowadzić inwestorów chińskich, którzy by negocjowali takie sprawy jak dostawy ropy do Morzejek, bądź innych takich no strategicznych z punktu widzenia Polski, rzeczy, do których także i Rosjanie mają jakieś swoje, nazwijmy to, na zainteresowania i zostawić dyskusję na polu Pekin Moskwa, a przy okazji zrobić tu po prostu normalny biznes ekonomiczny. Ja rozumiem, że pan mówił tutaj o trucichu z danych lat, że trzeba Chińczykom wyjeść wojnę. Dlaczego? Bo wtedy musieliby, żeby do nas przyszli, musieli dwa razy wrócić, musieli dwa razy przejść przez Rosję, prawda? I to żeby przy pomocy Chińczyków podać Rosję trochę, tak? Kolega zawsze wspomina taką sytuację, jak tutaj, nie wiem, czy PZPR, czy ktoś, zrobił jakąś małą demonstrację przed ambasadą chińską w związku z tam ingerencją w Kambodży i wtedy wyszedł jakiś drugi, trzeci konsul i powiedział, no jeszcze Polska nie zginęła, póki nie żyjemy. Więc może coś nie jest. Ja myślę, że my jesteśmy dla Chińczyków za mali jako partner. Czyli taki partner, który zachowuje się w sposób. Czyli jak ktoś mi napluje w twarz, ja nie będę dla niego, znaczy
będę miał problem, żeby zrobić biznes po prostu. I musimy, dlatego ja się nauczyłem tej trochę kultury chińskiej czytając, ucząc się tego chińskiego i od Chińczyków. To jest jak na płci twarz po prostu, tak to traktuję. Widzę, że też się ze mną zgadza, czy mam poparcie w autorytecie. I musimy przestać płcić twarz po prostu. Tak? I jak przestaniemy płcić twarz, możemy zacząć poważne rozmowy. Natomiast my jesteśmy mocni tylko wtedy, jak będziemy tą linię myślenia lansować w ramach całej Unii. Natomiast każdy ma swoją własną politykę. No, ja się cieszę, że mamy że Polak jest ambasadorem Unii w Korei Południowej i w Jordanii. Ale w Chinach to Niemiec został ambasadorem. No? Mam zauważyć, że Niemiec został ambasadorem, bo Niemcy wiedzą, jak robić dobry biznes w Chinach. Właśnie troszkę poglądać się Niemców, jak to się robi, jeśli chodzi o liczbę placówek, które tam mamy. Tak? Nie chodzi o to, że zamykamy. Więc o tym chciałem powiedzieć, że to jest zamykanie placówek w Azji, to jest skandal. Tak? Demografia, każdy czynnik, jakikolwiek czynnik spojrzymy. Nawet pan profesor Jeszcze siedzi, który jest w Chinach, wiele lat spędził, w sumie, tak sumarycznie. Tak? I może coś powiedzieć o technologiach, tak? I co tam się dogoduje, jeśli chodzi o postęp technologiczny. Tak? Tak wygnienie. Model GE, nie wiem, czy to jest nowy model, ale kiedyś było tak, że się wynajdywało rzeczy w starej Europie, bo w Stanach, jak się zestarzały po 10 latach, to je się dawało tym biednym krajom w Azji czy w Afryce, niech tam sobie z tym coś porobią. Teraz GE na przykład stara się robić innowacje w samych Chinach, bo jak tam się to obroni, to znaczy na całym świecie można to zregulować, czy chodzi o dany model biznesowy. My odwróciliśmy sposób myślenia i my się musimy nauczyć dostrzegać tego typu rzeczy i znaleźć nasze miejsce w tym wszystkim. Ja bym się marzył, takie swoje badawcze, jak profesor Jeszcze prowadzi, żeby odnosiły sukces nie tylko w Niemczech, prawda, z Siemensem, prawda, ale również w Chinach, tak, i tam budował markę Polaków, pokazując Chińczykom, że Polak potrafi. Ja rozumiem, że w dziedzinie telekomunikacji to by to robimy. Tak, ale powiedział, że usłyszę, prawda, też słucho od ekspertów, od najwyższej marki. Także, no to podam, znaczy, jesteśmy po prostu bez prądu, bez pomysłu, zamykamy nasze placówki, zamiast otwierać nowe i nie mam pomysłu na współpracę z Azją. Ciągle nam się wydaje, że to jest bardzo daleko, a to powinno być co robić. Przepraszam, ale co poza miedzią możemy sprzedać w Chinach? Jaką markę mamy? Poza Wyborową. Wyborowa już tam jest. Wyborowa już jest. Tylko Francuzi nie my. Dodatek jest to francuska firma. Profesor. Teraz próbujemy z biskupa. To bardzo ciekawe książki chińskie, fajnie, z których reklamujemy i serdecznie proponujemy. Pan profesor już mnie wywołał, nie wiem, świadomie, nieświadomie, dziękuję. Proszę Państwa, ja chciałem jedną uwagę, nie chcę zbyt dużo zabierać czasu, a potem zapytać o coś bardzo, mi się wydaje, istotnego pana profesora. Rozmawiamy cały czas o inwestycjach z Chinami. Ja chciałbym uczulić na jedną, jedyną rzecz. To, co mówił pan profesor dotychczas. Tam jest planowanie strategiczne, myślenie dziesięcioleciami, a nawet stuleciami. Jeżeli my to zderzymy z naszym od sondażu do sondażu, od wyborów do wyborów i jeszcze przy wyborach, jak my wymieniamy całą ekipę do sprzątaczki włącznie, to i o czym my tutaj mówimy? Wobec tego trzeba uważać. Do portów lotniczych mówię, mam swoje własne doświadczenia jako do niedawna ambasador w Bangkoku, kiedy z lotem próbowałem otworzyć, możemy porozmawiać na uboczu. Znam ten temat bardzo dobrze jako do niedawna polski ambasador w kraju azjatyckim. Ale z Chińczykami jest jedna rzecz, na którą wszystkich Państwa tu uczulam i na tym się mój komentarz skończy. Że my formalnie podpisujemy kontrakt z firmą chińską. Ale tam jest planowanie strategiczne. Jeżeli oni uznają, a firmy chińskie, te co przyjdą do Europy, są wszystkie państwowe albo związane z państwem. I jeżeli oni uznają, że to jest w strategicznym interesie państwa, to nagle ta firma, która na papierze ma taki, a taki zasób środków, może się okazać chińskim smokiem, który nie wiadomo gdzie ma koniec ogona, bo i tu jest przewaga